A od pierwszego posiedzenia Rady Miejskiej 8 kadencji będziemy mogli sprawdzić, jak w określonej sprawie głosował każdy z nowo wybranych przez nas radnych. Obowiązek elektronicznego i imiennego głosowania wprowadziły zmiany zatwierdzone w styczniu bieżącego roku przez prezydenta Rzeczpospolitej. We wszystkich samorządach trwają mniej lub bardziej zaawansowane prace nad umożliwieniem radnym głosowań w systemie elektronicznym. Ustawodawca przewidział, że pomimo, że organy samorządowe działają kolegialnie, to indywidualne uczestnictwo członków samorządu, a więc radnych, jest wymogiem, by było to upublicznione, w jaki sposób głosują nad poszczególnymi uchwałami. Wobec tego podejmujemy starania, konsultujemy w tej chwili elementy dotyczące kompleksowego rozwiązania tej kwestii, a więc w taki sposób, by radni mogli na przykład poprzez moduł, poprzez przysłowiowego pilota dokonać oceny projektu uchwały, głosując na tak, na nie, bądź też wstrzymując się. Każdy z radnych będzie miał takiego pilota, przysłowiowego pilota w ręku. A po ogłoszeniu wyników głosowania do publicznej wiadomości na monitorze, na planszy, na folderze pojawi się, wyświetlony zostanie wynik, w jaki sposób poszczególni radni podejmowali decyzję i jak głosowali. Przewodniczący Suwalskiej Rady Miasta podchodzi niezwykle odpowiedzialnie do nowego obowiązku. Z pewnością będzie nam zależało, by przetestować i sprawdzić, jak to zafunkcjonuje, zanim następna nowo wybrana rada spotka się. Żadnych obaw czy niepokoju nie budzi w przewodniczącym kwestia udostępniania audiowizualnego zapisu posiedzeń gremium, którym kieruje. W przypadku Suwalskiego Samorządu niektóre z tych rzeczy właściwie mają już dzisiaj, by nie powiedzieć od wielu lat, zastosowanie. Jednym z elementów, które będą wymogiem, jest forma online, która już ma od wielu lat zastosowanie w Suwałkach. Forma online, czyli rejestracji bieżącego udostępniania internautom przebiegu sesji, a więc kwestia wizualizacji, ale również przekazu słownego tego, co się dzieje. Ten materiał już jest rejestrowany, zatem wymóg dotyczący podpinania tegoż materiału rejestrowego na stronie BIP, jak też na stronie samorządu, będzie rzeczą oczywistą, nie wymagającą ani inwestycji, ani też szczególnie wzmożonych działań. To, co od wielu lat funkcjonuje już w Suwałkach, nie jest wcale tak powszechne wśród innych samorządów. Dla wielu zapewnienie odpowiedniego łącza sprzętu rejestrującego to spore wyzwanie, nie tylko organizacyjne, ale i finansowe. Dlatego ustawa o samorządzie gminnym przewiduje, że rady będą mogły na podstawie stosownego porozumienia wypożyczać audiowizualny sprzęt rejestrujący, wykorzystywany podczas wyborów powszechnych w komisjach obwodowych. To jednak jest tylko cząstkowe rozwiązanie problemu. Jak radzą sobie z przygotowaniami Suwałki? W tym momencie jesteśmy na etapie konsultacji, poszukiwania firm, które wykonują w sposób, jak to nazywamy, kompleksowy te rozwiązania. Porównamy ze sobą przede wszystkim ceny. Zadbamy również o konsultacje z innymi samorządami, bo już są samorządy, które zaczęły to wprowadzać, ba nawet niektóre próbowały to zastosować wcześniej. Miasto jest w korporacjach też, w Związku Miast Polskich chociażby, gdzie jest duża możliwość wymiany komunikacji i z pewnością jest wielka szansa na to, byśmy naprawdę w sposób racjonalny wzięli urządzenie, które będzie skuteczne. Mam nadzieję bezawaryjne, no i przede wszystkim odpowiadające tu i teraz potrzebom samorządu, bo jeśli możemy zrobić coś w sposób minimalny, ale skuteczny, to sięgajmy po takie rozwiązanie.